Siemandero, ja jestem Doktor i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Forza Horizon 5 i jak już wiecie po miniaturze i po tytule filmu odpalimy sobie Wheelspiny i Super Wheelspiny. Trochę mi się tego nazbierało, także zaraz sobie je potwieramy. Zobaczcie, kurde, ruszają się, te balony latają. Nawet nie wiedziałem, myślałem, że to jest taki stały element zawieszony w powietrzu, a one sobie latają. Nieźle, kurde, nieźle. Przetestujmy sobie Camaro. To jest seryjne Camaro S1, nie pamiętam ile ono ma tam. Tak sobie właśnie teraz je wybrałem po prostu na film. Podobno będzie dobra fura, jeżeli chodzi o wyścigi na ćwierć mili. Podniosło przód, znowu podniosło przód. No i co, dobra, kurde, zaczynamy odcinek. Nie będziemy sobie stali tam na tej festiwalu, bo będzie bardzo głośno. I lecimy od zwykłych wheelspinów. Oczywiście moim sposobem, ja nie przewijam, lecimy normalnie. Zbierało mi się chyba z 50-60 zwykłych wheelspinów i z 30 super wheelspinów, więc zobaczymy, jak dużo uda nam się osiągnąć z kasy i z aut. Mamy w tym momencie 47 960 000 na koncie. Niech będzie 48 milionów, zaokrąglimy o te 40 tysięcy. Więc mamy 48 milionów, zobaczymy, ile zyskamy po wheelspinach. I jeszcze jedna kwestia, wejdziemy sobie w kolekcję samochodów i jak widzicie mam 624 auta na 638 możliwych do zebrania. Brakuje mi tu na przykład dwóch Porsche'awek, brakuje mi chyba czterech aut tych Extreme i jednego Hot Wheels'a, no coś takiego. No na pewno, nie wiem, tych aut nie wylosujemy w tym, w wheelspinach, ale zobaczymy. I tyle. A, jeszcze raz. No to ile? 6, 2, 4. Zobaczymy później, ile doszło. I 48 milionów. Dobra, odpalamy losowanko. Hops. 62 wheelspiny zwykłe. Celika. Dobra, sprzedajemy. Oczywiście będę wszystkie auta sprzedawał, które będę miał powtórkę. Ja tam nie jestem takim hazardzistą na giełdzie. I nie wiem, które auto ile kosztuje na giełdzie, nie bawię się w to. Jak mam jakieś auto droższe, jak wystawiam na giełdę, które mi się powtarzają, no to logiczne, że ustawiam tam za maksimum. Jak mi się nie sprzeda, oddaję normalnie jako w prezencie auto. I tyle, żeby mi nie zalegały, kurde, w garażu. 125 tysięcy. Słabiutko. Ogólnie sposób na wheelspiny jest też taki, żeby na przykład sobie wykupić wszystkie ubrania w sklepie, żeby one później, bo one wtedy już nie wyskakują w wheelspinach, nie? Czyli wtedy mamy tylko czystą kasę i czyste auta, ale znowu bardzo dużo jest tych ciuchów do wykupienia i szkoda tak naprawdę tej kasy, którą ma się uzbierano na przykład, nie? Chyba że już ktoś ma tam, nie wiem, ileś tam set milionów nazbierane. Pięknie, 250 tysięcy. I pyk. Słabo. Wtedy niech sobie wykupi. Ale nie wiem, czy to jest warte, żeby właśnie wykupować. I tyle, no nie wiem. Niech sobie wypadają. 1000. To są, kurde, najgorsze te wygrane, nie? Najgorzej, jak odbalisz super wheelspina i ci wyskoczy 1000, 2 i jakieś skarpety. Dobra, 48 przed nami. 15 tysięcy. To już jest zacnie. RS7 Sportback. Za 112 do sprzedania, piękne auto.
Ops. Achievement dostałem, żeby odpalić Wheel Spiny w trybie Hot Wheels. No to jak ktoś nie wie, to już wie, że można tak zrobić. Savannah RX-7 Mazda 90 rok. Dla tych, co nie wiedzą, w perkach tego auta, tej Mazda RX-7, jest do odkrycia ukryte auto, też Mazda RX-7, ale taka driftowa. No ale to starzy wyjadacze to już pewnie to wiedzą od dawna. No ale jak coś, to mówię. Hops, 10 koła. RS3 Sportback 2011, sprzedaj, 21 tysięcy. Także co jakiś czas będą się pojawiać tego typu filmy właśnie z odkrywania wheel spinów. Zobaczymy, co wydropimy. No bo po prostu sobie tam zbieram, grając normalnie zbieram, nie tam, że jakoś się skupiam na tym, żeby wykupić, kurde, w perkach wheel spiny, tylko to, co z playlisty, to, co się tam dostaje, nie wiem, za powiększanie levelu. Pięknie, TVR, 40 tysięcy. To mi się to zbiera i co jakiś czas sobie nagramy. 250 koła, pięknie. Na razie nie dropnęliśmy żadnego auta, którego nie mam. 5 tysięcy, a już przeleciało prawie 30 wheel spinów. 2 tysiące, słabo. Na razie jest dobrze, bo idzie kasa i auta, nie idą jakieś ciuchy, ale pewnie zaraz wygadam. 570S Coupé 2015 rok, McLaren. Ja już mam to auto, także nie bawię się, że zostawię na przykład, nie wiem, żeby wystawić na giełdzie, tylko lecimy, tu sprzedajemy. Później to mi zalega w garażu, ja nie lubię, ja lubię, jakbym miał pojedynczo z każdego auta. I tak mam sporo do pozbycia się. Powoli tego się pozbywam. Rozdaję. Szkoda, że właśnie nie da się dać konkretnej osobie auta. Na przykład jak ktoś w tym momencie zaczyna grę, można by było go zawalić autami. Jest dużo osób, co na przykład grało od początku w grę i jakimś tam sposobem, felerem gry czy coś stracili postęp gry, muszą wszystko zaczynać od nowa. No to kurde, taki gift, nie wiem, 200 aut, kurde, od kogoś by było dobre, nie? Tym bardziej zaczynając teraz grę jest dużo ciężej, jak zaczynaliśmy, kurde, grę te 7 miesięcy temu, no. Bo wtedy nagrody spadały z nieba, wheel spiny spadały z nieba, super kwoty były w wheel spinach. Każde auto miało po dwa, nie wiem, wheel spiny w perkach. No to naprawdę to bardzo szybko się zbierało, nie? Teraz, żeby zacząć od nowa karierę, to ja bym się chyba zachlastał, jakby mi postęp padł. Ach, było blisko 300 koła, tak to mamy Transita za 12. 40 wheel spinów za nami. Hops. $15,000. Ja wychodzę z założenia takiego, że po zwykłych wheel spinach nie ma co się spodziewać, ale super wheel spiny powinny dawać lepsze wygrane. Nie powinno być w nich, kurde, kwot, nie wiem, 1000, 2000 czy 5000, nie? I ubrań na przykład, nie? Powinno być właśnie bardziej wartościowe nagrody. Z racji tego, że nawet takiego super wheel spina ciężej zdobyć. 30 tysięcy. Miniaczek, 125 koła, nawet dobrze się ceni. Volvo, kurde, stary kredens.
Słabe te fury mi wpadają i kwoty też słabe wpadają. No ale no mówię, zobaczymy co będzie w super Willy Spinach. Ale strasznie pocieli to, kurde, zobacz. Żeby coś dobrego złapać, to naprawdę na tyle Willy Spinów. 35. Takie bardziej wartościowe auta to mieliśmy raptem ze 125 tysięcy. No, spódnica, no tego mi brakowało, no. Słabiutko. 4000, proszę bardzo, dobra. Ach, kurde, a był Fordzik. 10 tysięcy, 8 Willy Spinów do końca. To 75, to jest konkretna kwota w miarę, już jest ładnie. I szybciutko nas sprowadzili na ziemię, 2000. No, motocyklowe ubranie, świetnie. Uuu, 200 koła, pięknie. I 5 Willy Spinów do końca, zobaczmy. Stóweczka, wcześniej dwie stóweczki, bardzo ładnie. I piąteczka, słabo. Trzeci Willy Spin do końca. 250, ale teraz łapiemy na koniec. I cyk. Drugi Willy Spin do końca. 170, ale nam fart, kurde, teraz idzie. I ostatni zwykły Willy Spin. U kurde, ale pięknie. Jesko tam było wyżej. Ale kwota jest bardzo zacna. To co, przytuliliśmy w tym momencie 3 miliony 300. Praktycznie tam 3 miliony 360. No i dobra, odpalamy super losowania. Tylko jeszcze mam tutaj w centrum wiadomości do odebrania. Powiedzicie, po dwa super Willy Spiny, więc sobie odpalamy. Klakson, Porsche, 10 koła. Sprzedajemy. O, dobrze się ceni nawet taki Porszaczek. No i to jest wygrana adekwatna do Super Willy Spina. Półtonowa swobodna koszula 1000 i 5000. i 250. No tutaj jest git, ale tej dwójki tu w ogóle nie powinno być. Tu powinno być na przykład jakieś fajne auto po środku. Ale poczekajcie, odebrało mi obydwa? A, odebrało mi obydwa. No to git. To lecimy dalej z super losowaniami. Więc wyszło na to, że miałem tam prawie 30 tych super losowań, no i ponad 60. Prawie 30 i ponad 60, no to wyszło, że kurde, prawie 90. 220 i koszuleczka. To się nawet tego nam ładnie uzbierało. No każdy super losowanie to jak 3 zwykłe. 200, 175, 15, ale ja czekam cały czas na jakieś kozackie auta, kurde, no ta kwota, ta kasa to jest mi niepotrzebna, bo kasę się zarabia, się jeździ, się zarabia, tu nie mam problemu z pieniędzmi, nie? Kiedyś w poprzednich rozdaniu losowań wyzerowałem się przecież do zera, kupując auta, które mi brakowały, po tam 20 milionów czy coś. I zobaczcie, że już w tym momencie i cały czas gram, tuninguję auta, nie szczędzę sobie kasy i mam 50 milionów, nie? 4, 5, 5, no i tragedia, no. 2, 10, 5, no i to nie są wygrane na super spiny, dawajcie konkretne fury jakieś kozackie. Przecież to powinny wpadać na przykład jakieś no nie wierzę. Fury, nie wiem, jakieś Forza Edition, chociaż dla tych, co na przykład, nie wiem. No mówię, nie mają jeszcze tych aut. Kiepsko. (Grywa)
Teraz sobie tak pomyślałem, że tak naprawdę to żadna scena, żadne losowanie nie nadaje mi się, kurde, nawet na miniaturę, bo nic ciekawego nawet jeszcze nie upolowałem. Fokusik. Tragedia, tragedia. 12 blitz spinów do końca, 13 się kręci. 250 Sylwia i 175. Tu już ładnie, chociaż to auto powinno być ciekawsze i już bym miał miniaturkę, na przykład to Lambo po środku. M2 sprzedajemy. Słabiutko, żadnego auta nie przytuliliśmy jak na razie. 250 100 i Aston Martin DB11. $125, $250 and $15. Nie ma tragedii. Ale to widać, jak mocno pocieli, kurde, te wheelspiny. Play Mode Cuda i Lotus Elise. Obydwa auta mam. I obydwa sprzedajemy. Subaru 100 tysięcy i BMW X6M. Słabiutko. Hops i hops. Więc tak naprawdę prawie 100 wheel spinów zamieniliśmy tylko i wyłącznie na kasę i to tak naprawdę niedużo, bo zaraz zobaczycie, ile mi tak naprawdę wpadło. I za dużo tak naprawdę. 1050, 15. 5 wheel spinów do końca i kończymy zaraz film. Lambo Sesto 125 tysięcy i 40 tysięcy. Premia do umiejętności. Sesto możliwe, że zostawię, a nie 1 375 000. Gonię, kurde, nie chcę później się bawić na ten, na giełdzie. Dobra cena, hops, nie wiem ile kosztuje na giełdzie. 24 i 150. Słabo, ostatnie dwa wyspiny. Na razie to Lambo, kurde, najlepszym autem. 1 200 000, tak? Radical. Dobra, trzymajcie kciuki, ostatni wheelspin. Poszło. Tragedia. Koniec. 57 milionów. Miałem 58, więc 9 milionów. Przytylone na 100 prawie wheelspinów, no 90 wheelspinów. 30 super i 60 zwykłych. Słabiutko i zobaczcie, że wejdziemy w auta, kolekcja samochodów. Oczywiście nic nie doszło nowego. Wszystko sprzedaliśmy, bo wszystko się powtórzyło. No to co, kurde, no taki ma, kurde, słabym akcentem, słabo wypadło, tną strasznie. Trzeba będzie zrobić to auto na brak. Wow, to kurde, jak ktoś tu szaleje. Wierzę na drzewach, jeszcze wszystkich dróg nie wiem, odkryłem nawet, widzicie? Zaraz się biorę, kurde, i przechodzę dalej Hot Wheelsy. Ale się ciężko tu wyjdzie. A on tutaj trzeci bieg ma i tylko i odwali podcinie, co nie zmienia na czwórkę? On nie ma czwórki tam to auto? Dobra, to auto się nie nadaje tutaj, kurde, do jazdy. Jest fajne, jeżeli chodzi o drag. Staje dęba. Dobra, strzałeczka do następnego i kurde, pamiętaj, zostawić łapkę w górę, komentarz. Co ty ciekawego wydropiłeś? I zapraszam na Discorda, zapraszam na live z Strzałeczka. Do następnego, cześć!